Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej Weekend Fell, zwiedzamy ten bardzo tajemniczy las. Jak widzicie tutaj jeszcze niestety bariera jest zamknięta przed nami, ale jesteśmy coraz bliżej, żeby tę barierę w końcu zniszczyć. Ja się tutaj dokładnie chcę jeszcze rozejrzeć, bo pamiętam, że przede wszystkim pominąłem jakieś miejsca, jakieś walki nawet, żeby się rozgrzać. Powinniście widzieć fanarty, bo chyba ze 3 dostałem, tak mi się wydaje łącznie, więc fanarty powinny się już zacząć nawet pojawiać na ekranie. Tu mam pierwszego przeciwnika, jeszcze na to nie widzicie pewnie tego spod fanartów, ale pokazuję, więc dziękuję bardzo fanarty. Fanarty dalej można podsyłać oczywiście, bez zmian. A natomiast, no właśnie, gdzieś tutaj jeszcze mamy jeden element, który będziemy musieli otworzyć. I tu będzie chyba walka dla mnie taka testowa jeszcze na dzień dobry. Ale może uda się jeszcze dostać na początku Honey Wool. Czyli to wygląda jak jakiś sweterek. Zaraz zobaczymy, czym ten sweterek jest. Na początku ja sobie zawalczę testowo, żeby się rozgrzać na dzisiejszym odcinku. Przed dzisiejszym odcinkiem jedyne, co mogę jeszcze powiedzieć na start, to to, że mam niewiele czasu, ponieważ za półtorej godziny dokładnie, całe półtorej, to godzina 20 mi została do streama, więc dzisiaj przedłużać i tak odcinka nie będę. No ale mam nadzieję, że dzisiaj więcej się dowiemy informacji na temat bohaterów. Jakaś fabuła może będzie więcej, bardziej, mocniej. Byłoby miło. Po krzyku. Bez większych problemów. Poradziliśmy sobie, akurat to nie było. To nie była skomplikowana ekipa. Level 16 u partycji oznacza również kolejne zaklęcie. Nie, na 15 było, tak? 16 poziom również u Imy. Tak jest. I cyk. Zbieramy sobie mnóstwo hajsiku. Dobra, tutaj mamy zaliczone wszystko w takim wypadku. Oczywiście, jeśli tu gdzieś jakieś... Wiem, jeszcze jeden sekret jest z trzema tymi. A, tu już nie walczyłem z tymi typami. Ale pewnie... Ło! Miałem wam powiedzieć, co robią te wielkie gnomy. Strzelają strzałami, które trują. Zresztą możecie zobaczyć to ze mną. O właśnie, nice, więc... Zostałem otruty niestety. Tak samo jak ten będzie kombinował. Ma bardzo duży zasięg mają, jak widzicie. Great. No, tym razem to nie udało się otruć, ale już... Jedna kobita nasza jest zatruta. Myślę, że to był całkiem dobry pomysł, jaki tutaj miałem na początek, czyli użyć na początku Journey, który daje nam więcej punktów ruchu, żeby bardziej się to poukładać, szybciej dojść, że tak powiem, bo przeciwnicy daleko stoją. No, nie wszystkim udało się niestety włączyć podwójny ruch. No tu wiadomo, że i tak będę chciał jednak się na początku wycofać, bo będę chciał walnąć Rainbow, który jest naszym klasycznym ciosem leczącym. Już zabieram myszkę, żeby tam nie przeszkadzała. No dobra. I tu możemy się teleportować, ale nawet nie będę musiał chyba. Jakie ona miała ciosy? Shocker, Energize, Beam, Thunderstorm, Teleport, Focus. Właśnie Focus. Focus mi się bardziej podoba. Powiem szczerze wam, że Focus mi się bardzo podoba. Biorąc pod uwagę, że zdaje obrażenia. I dodatkowo jeszcze przyspiesza ją. Mega przyspiesza ją. O cholera. No teraz mnie nie przyspieszy. Zapomniałem, myślałem, że ona będzie lecieć. Zapomniałem, że ona strzela promieniem. Także, no, tuszka troszeczkę lama z mojej strony. Ale taka malutka. No, a tu oczywiście będziemy na nich krzyczeć. Nie ma innego wyjścia, bo tutaj dużo oberwie. Nie, to są trzech bohaterów tutaj jest, tak? Ale wszyscy oberwą w ryj. Great, great. Żygu, 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 żygu. Po 10 obrażeń. No, ale to potrafi truć dziadostwo, więc muszę teraz... I zauważyłem, że na razie tylko truje. Więc przede wszystkim próbuję strzelać i truć. I cały czas ucieka. Widzę, że na maksymalny zasięg ucieka. Aj, tu się nie udało za bardzo. No dobra, ale nie jest najgorzej. Myślę, że ty to będziesz chciała. Skoro masz tak daleko do biegania, to możemy użyć ją, możemy użyć shocker, żeby zmniejszyć. Jeszcze obrażenia jakieś są, a do tego jeszcze turn delay, klepie się po tyłku i zobaczcie, jak daleko mają swój ruch, więc bardzo dobrze. Tu też całkiem ładnie wyjdzie, bo będę mógł od razu Painted Spear użyć, żeby dziabnąć. Great, bardzo ładnie, 18, to nie miał żadnych szans. I znowu się ruszamy. No ale widzicie, Shocker wymaga też ładowania, więc to nie jest takie proste. Teleport, focus. No możemy strzelić znowu focusem, może tym razem trafię. Zobaczmy. Pamiętam już teraz, że strzela promień. Jest nice. 9 punktów. No to i tak jest nieźle. Jej prędkość jest znakomita. No dobra, tutaj strzelimy sobie klasycznie Arrow Stormem, bo akurat jest obszarowe. Cyk.
cyk oraz cyk. I dziab. Jeden już pękł, drugi pęknie za chwilę, mimo że... No właśnie, zobaczcie, a zróbmy w ogóle tego seekera. Pytanie brzmi, czy seeker... A weźmy... A w ogóle omija mnie, zobaczcie, ten seeker cały. To całe szczęście, że mnie omija. Znajduję najsłabszego. Nice. Okej, okay. Nice. Co prawda nie było to, nie był to cios na great. No ale mimo wszystko podnosimy poziom, no i gildę zaraz też będzie miała 16. Mam nadzieję, uda nam się 16, zanim cokolwiek otworzymy tę barierę, tak? Bo ta bariera też ma jakąś tajemnicę w sobie. To na pewno. Odkryliśmy już zagadkę związaną ze strzałkami, także to mamy z głowy. Czy to, żeśmy otwierali tutaj? Chyba tak, bo się świeci, nie? No właśnie. To już mamy. Ha, to kto... Bo wiecie co? Bo mówiliście mi w komentarzach, że to, co tu widzimy, że to jest... Ta strzałka pokazuje tutaj, na środku, to jest bug. Że musimy znaleźć tę strzałkę, że musimy znaleźć wszystkie elementy w środku. Ale z drugiej strony ja nie widzę już więcej elementów, więc nie wiem, czy to rzeczywiście jest bug. No niby wierzę wam, nie? Ale muszę poszukać. A może tutaj nie sprawdzaliśmy po lewej stronie od tej bariery? Wydaje mi się, że tu nie poszliśmy, tak. Tu nie poszliśmy, wydaje mi się... O, tu jest coś. A? Ewidentnie to kiedyś zniknie. Widzę, że jest, ale... O! Już mnie tam... Party face! O! Party face! Dobra, zobaczmy obie rzeczy, mamy dwie nowości. Także... Sprawdźmy to oczywiście na Petronelli, z naszym tutaj... Można powiedzieć, że jest naszą taką tutaj testerką. Zmniejsza trochę prędkość, ale zwiększa defense o 14 punktów i jeden power zwiększa, ok. Zdobyliśmy również Honey Wool, który zwiększa i prędkość, i defense, i jeden power. No dobra, zobaczmy, komu to będzie pasować. Honey Wool daje więcej defensu, ale mniej prędkości. Dla ciebie to będzie jedna prędkość mniej, ale za to punkt więcej do ataku i punkt więcej do obrony. Nie głupie. I tu mamy jeszcze Q-Test, daje nam 2 do obrony, ale zabiera do prędkości, a prędkość to jest jej najważniejsza część, więc wydaje mi się, że chyba trzeba zamienić. Honey Wool damy tobie. Bardzo ładnie wyglądasz teraz. I Haunted Hoop możemy zamienić na tę maskę? A to była chyba głowa, wiecie co? Mi się wydaje, że to jest... Party Face jest tak. Zwiększa obronę kosztem prędkości. Więc to nie jest raczej coś, co będziemy chcieli komukolwiek dać. Tak mi się wydaje, szczególnie nie tobie. Także no na razie Party Face nie ma swojego kandydata. Ale jeszcze tu czas powalczyć z tym grzybem. Zobaczmy, ile jest grzybów. O, proszę bardzo, różni koledzy się pojawili, ale to... Rachciach pach ich rozmieciemy. I cyk. Chociaż troszeczkę oberwała ima, ponieważ dałem ją... Dałem się otruć strzałką głupiego grzyba. 16 poziom u gildy, która wiadomo, że ona ma jakiś inaczej ułożony system do dostawania nowych zaklęć. Także też trzeba będzie poobserwować, o co chodzi. No dobra, to z tej strony mamy wszystko. Dobra, czyli przechodzimy teraz tu, tylko oczywiście jeszcze się rozglądam, bo może będą jakieś tajemnice, może jakiś grzyb żyje znowu, albo jakieś przejścia. Ale to myślę, że to będzie skrót, patrząc po tym, jak wyglądała mapa. O, może tu coś jest. To myślę, że tam będzie jakiś skrót w przyszłości. No mamy takie jedno bardzo widoczne miejsce, z trzema chyba zbiornikami, tak jak w starym lesie. Z trzema takimi skrytkami z prezentami. Myślę, że trzeba znaleźć tam wejście. Szkoda, że nie jestem taki piękny jak kwiatek. What? Czemu tu jest postać, która myśli, że szkoda jej, że nie jest tak piękna jak kwiatek? Może trzeba jakiś kwiatek jej przynieść? A tymczasem kolejna potyczka i kolejne miażdżenie wrogów. O, i w końcu będziemy mogli użyć, moi drodzy, nowego ruchu, bo tak widzę, że jestem idealnie obok gildy, a jednocześnie obok przeciwnika. Użyjmy pigmentu i zobaczymy, na czym to polega. Okej. Okay. Czyli pierwsze jest leczące, drugie jest zadające obrażenia. Nie wiedziałem, jak wygląda, szczególnie, że mam zasłoniętą jeszcze postać, więc dzięki temu nauczyłem się teraz, jak to działa. Dobrze, czyli już wiem, jak to działa. W sumie cały czas najczęściej rukiem będę chyba używał jednak tego zaklęcia z daleka. Nie było to może cudowne, ale dało radę. Bo to zaklęcie z daleka daje naprawdę dużo, dużo, dużo frajdy. Ta latająca pszczoła.
Nie muszę w ogóle rukiem podchodzić do przeciwników. Popping off. Cyk. No dobra. 4 punkty to nie jest tragedia. Nawet nie muszę się ruszać, żeby Lightning Boltem cię trzepnąć. Nice. O, nawet nie wymierzyłem dobrze, ale to wystarczyło, żeby pokonać przeciwników. Także poszło jak spłatka. Cyk, kolejne XP lecą. Za chwilę znowu Marit. 17 poziom wbije. Także tutaj faktycznie... Faktycznie źle sobie radzimy na razie. No dobra, patrzę, czy coś tu nie ma wśród drzewek. Jakichś tajnych przejść. Na razie nie widzę. Mamy Toxic Shroom, mamy też jakieś przejście. A, no właśnie, to jest ten kamień, tak, który był wcześniej. Toxic Shroom. A, i w ogóle doszliśmy też do miejsca, do którego chcieliśmy dojść. Tutaj. Otworzyliśmy bramę. Tak, tylko jeszcze cały czas zastanawiam się, w którym miejscu będzie przejście do tych trzech skrzynek ukrytych w lesie. To mnie najbardziej teraz ciekawi ta część. Czyli widzicie, bardzo sprytnie skróty są wymyślone tutaj, tak? Jeszcze jak widać, spojrzymy sobie na mapkę, to widzimy, gdzie mniej więcej łazimy, tak? Widać, jakie są te przestrzenie, do których możemy tutaj łazić. No i mnie właśnie ciekawi, jak dostać się do tego miejsca, które gdzieś na samym początku było. No i skrywa te trzy tajemnicze skrzynki. Może gdzieś będzie. O, możemy już przejść dalej. Pytanie, czy będzie po drodze koteczek. O, myślę, że gdzieś tutaj jest jakieś wejście w prawą stronę. Nie. Na razie pojawił się... O! Eok! O kurcze! Nie widzieliśmy go od samego początku gry, przepraszam uczniowie, ale nie możecie pójść dalej. O, to ciekawe. Eok? O, dziecko! Co to by się stało? Twoja magia? Nie mam żadnej magii. Pozbyłam się jej. A na tyle, na ile się orientuję, nigdy jej nie miałam. Trzeba zacząć od tego, że nigdy jej nie miałam. Eok. Co od nas trzymasz z daleka? Czyli co utajniasz? Tutaj sama kruczyca nas przywiozła. Kruczyca, mówicie? Nawet jeśli... Kruczyca może być bogiem, ale dyrektorka Eldra, arcymistrzyni, jest moją przyjaciółką. Powiedziała nam, żeby chronić to miejsce za wszelką cenę. Musicie zrozumieć. Czyli będziemy musieli walczyć z Eokiem? Rozumiemy, ale przepraszam. Przykro mi. Te ciernie, magia, potwory. Myślę, że w tej historii jest więcej niż wiemy. I wierzę, że kruczyca przyniosła nas tutaj, żeby się tego dowiedzieć. Zgadzam się. Safina może nie być z nami, ale nie mogę zostawić tej tajemnicy nierozwiązanej. Wybacz, Eok, ale musimy przejść. Ale przechodzimy, okej. Wiem. Ale nie możecie winić starego ducha, że próbował. Mam swoje rozkazy, czy jesteście uczniami, czy nie. A, no i teraz rozmawiamy. Wiecie co, zawsze przygotowali nas, żeby można było pójść chociażby do kota, ale tym razem nie pozwolili nam pójść do kota. No tak, czyli porachujmy się w języku, który rozumiem. Nie podoba mi się to. Zawsze przed takimi akcjami mieliśmy chociażby chwilę pauzy, nie? A teraz nie mieliśmy. Jakiś kot się pojawił, teraz przed taką potyczką nie było nic, więc trochę jakby wyszli z własnej strefy komfortu. Trochę inaczej potraktowali w ogóle całą sytuację niż do tej pory. No dobra, ale myślę, że co? Trzeba walnąć Thunderstorm na dzień dobry. Posmierać trochę kolegów. Oczywiście, gdybym wiedział, że tak szybko się zacznie, to... Może bym walnił, mocniej walnął. Trzeba też przypomnieć sobie, który jest najtrudniejszy do pokonania. Dark Arc! 4, dobra, dobry timing. Mamy tancerza. Stardance a propos. No, nie jest nawet nice, ma tylko jedno obrażenie, czyli całkiem jesteśmy odporni, trzeba przyznać. Sneak Spike. Aha. Dobra, widzę to. Widzę to. Dobra, i ma na początek, no skoro jest to walka z bossami, to myślę, że trzeba użyć tak czy siak Rainbow,
Więc zarzucamy sobie leczenie. Na dzień dobry. Dobra. Będziemy się regenerować teraz ładnie. Okej. Czas zwiększyć też swoją prędkość, ale zacznijmy od tego, zobaczmy 30, 30, 50, czyli Eok na końcu, zdecydowanie. The Creep, The Dancer, jeden z nich potrafił leczyć, jeśli dobrze pamiętam. Trzeba by go wykończyć, tylko nie pamiętam który. Na razie zrobimy fokus, żeby zwiększyć szansę na swoje uderzenia. Moim ulubionym strzałem obecnie. Great, bardzo dobrze. 16. Oczywiście będziemy chcieli robić też takie manewry, jak złodziejstwo, żeby zobaczyć, czy któryś z nich ma jakiś ciekawy przedmiot. Przy okazji. No na 3 hity powinien gość zejść, czyli jak każdy skupi się na nim, to jesteśmy w stanie... Common coin, nie mają ciekawego. Gościa tam udupić ładnie. Dark Arc. Great, bardzo ładna obrona. Mamy tancerza. A widzicie? Tutaj już Nice zadawało 3 obrażenia. Sneak Spike. Trzeba pytać właśnie, gdzie są te pułapki. Teraz w samym narożniku są pułapki, a druga jest gdzieś tam na górze, nie pamiętam nawet gdzie dokładnie. Chyba dokładnie w tej linii, gdzie jest róg i tamten tancerz. Ale by teraz pięknie poszedł Beam, gdyby nie stała tam... No właśnie, gdyby nie stała tam Ima. No dobra. Co możemy zrobić? Na Lightning Boltem możemy potraktować gości. Shocker! O, poczekajcie. Shocker wszystkich dookoła spowolni. To jest bardzo dobry atak. Ale również i Ruka. Zobaczcie, gdzie Ruk, jak do Ruk jest daleko. Trudno, spróbujemy. Ruk też oberwał i też jest opóźniony razem z całą drużyną. Także... Traps? The traps were destroyed! O! Aha, bo było obok prawdopodobnie, no właśnie. Czy to też niszczy pułapki? To trzeba pamiętać też, że to niszczy pułapki, bo zapomniałem sprawdzić takie rzeczy. Dobra, no myślę, że przyszedł czas na ten najpotężniejszy atak teraz. Blade. Tylko trzeba go dobrze nim trafić, będzie bardzo ładnie. Jest ładnie, 17 obrażeń. Myślę, że sobie poradzimy. Biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie The Dancer już sobie pójdzie wyciągnąć kopyta. Dlatego zrobimy jeszcze ten fokus przy okazji. Połączymy pożyteczne z zabijającym. Nice. Ale to wystarczyło. Co prawda nie mam aż takich poziomów prędkości, ale myślę, że nie będzie teraz już problemu, żeby sobie poradzić z nimi. Regeneracja imy jest znakomita, muszę przyznać. Tu na razie oczywiście dalej Soul Pierce, bo oczywiście chciałbym wybadać. Czy przypadkiem Eok nie ma czegoś, bo nie sprawdziłem przy tamtym jeszcze gnomie, którego już ubiliśmy. Common Coin, nie można od nich nic ukraść, to są duchy w końcu. Najpotężniejszym jej atakiem mimo wszystko jest jej pierwszy atak, jak na to patrzę. Więc Lightning Bolt. Cyk, 13, jest regeneracja. No i oczywiście klasycznie dalej Blade. Sentinel, przypominam, to jest pułapka, której chyba mi się ani razu jeszcze nie udało postawić. Puppet, no to jest przyciąganie uwagi wrogów na kukiełkę. Tak, też widziałem, że ktoś pytał w komentarzach, czym jest puppet. Kukiełka. Odwraca uwagę przeciwników. Udało się? Ach, bardzo mi przykro z tego powodu. Wow! O kurcze! Starstorm! Wow! Wiedziałem, że to nie jest takie proste, ale same greaty wchodzą. Patrzcie, jakie same greaty weszły. O kurcze. Dobra, trzeba się rozdzielić w takim wypadku. Ile on ma teraz HP? 80! O kurcze, Eok. Ale żeś teraz przygwoździł. No. Spodziewałem, że Eok nie będzie taki łatwy do zabicia, ale niestety nie spodziewałem się też, że trzeba będzie się nim tak tutaj pomęczyć trochę. Soul Pierce, Paper Storm, Sigil, Scream, Journey, Seeker. Jedziemy z Curse, to jest najpotężniejszy atak. Choć teraz mógłbym zobaczyć, czy przypadkiem Eok nie ma teraz czegoś do ukradzenia. Zobaczmy, jakie teraz ma. Shadow Sword! O-o! Oh shit! Oh shit! Nie wiedziałem, jaki jest ruch. Dobrze, że mamy regenerację jeszcze, która właśnie się skończyła. No, ale sami widzicie, że ciekawie. No to w takim wypadku... No dobra. Jeszcze raz Rainbow, tylko tym razem tylko na naszą dwójkę, bo gilda nie jest ustawiona. Ale dobrze. Gilda sobie poradzi. Ona jest szybka, sprytna, myślę. Jeden na jeden będzie walczyć z gościem. Dobra. Robimy oczywiście fokus. Żeby przywołać znowu większą prędkość, żeby szybciej atakować. O-o. Starstorm. Dobra.
A, tam nice wszedł mi jeden tylko, ale mamy regenerację, więc ta regeneracja naprawdę ratuje dupkę tutaj. Pójdziemy na różne strony. Tutaj zaatakujemy znowu, ale tym razem Soul Piercem. Ja znowu jestem ciekawy, czy mogę coś od EOKa ukraść. Takiego nabitego EOKa. Proszę bardzo, Ghost Cookie oraz Ghost Pendant. Czyli warto jednak wykradać rzeczy z gości. Zdecydowanie warto. Robimy znowu. Cyk. Uderzenie. No jesteśmy gotowi, żeby walnąć tu oczywiście nasz finisher, czyli Blade. Klasycznie. Cyk. Jeszcze żyje. Shadow Sword. Nice, co prawda. Ale, no, potężny atak w sumie, trzeba przyznać. No dobra, potem EOK znowu atakuje, więc spróbujmy zrobić Shockera w takim wypadku. Żeby trochę go opóźnić. Shocker. Ups. I great. No dobra, ale turn delay jest. Niewiele zmieniło. O! I to wystarczyło, żeby go powstrzymać. Zresztą miał bardzo mało HP, nie sprawdziłem tego oczywiście. Jesteście, wszyscy jesteście niesamowitymi uczniami. Obawiam się, że nie mogę was odciągać już dłużej, spowalniać. Albo nie! To coś innego znaczyło, on się teraz podzielił? O kurcze! No dobra! Stało się jeszcze ciekawiej. Nice, tylko mi wyszło. O, rany! Jest coraz ciekawiej. Moment, moment, moment. Czyli wszyscy mają zregenerowane zdrowia? Po 60 teraz mają. EOK half. Tego pierwszego trzeba. O kurcze, róg. Dobra. Soul Pierce. Jedziemy w tego oczywiście. Great, 8. Czyli coraz więcej obrony mają. Cyk. Zobaczymy, czy uda się coś ukraść od niego. Ghost Cookie. No, problem jest teraz taki, że ja tam nie dojdę, żeby strzelić moim Blade'em. Mogę oczywiście ładować w tego, ale wiadomo, że najlepiej ładować we wszystkie. Pójdziemy jakoś tak, myślę, żeby się zbliżyć trochę. Arrowstorm, Rainbow, Sentinel, Puppet, Blade. Zrobiłbym Painted Spear tutaj, mimo wszystko. Great, bardzo dobrze. Okej, okay. Zrobimy teraz... No dobra, walimy w tego w środek. Znaczy, wiecie co? Bo wydaje mi się, że może tego w środku po prostu będzie łatwiej ubić. To jest tylko 10 HP różnicy. Będę się zdecydować od samego początku, ale też będę chciał przyspieszyć postać. Starstorm, oczywiście. O kurcze, tam jakieś jeszcze ups mi weszło. Muszę uważać. Kurcze, no Starstorm za Starstormem. Dobra, ale ledwo żyją tam. Nie wiem, czy nie będę musiał ich leczyć jednak, mimo wszystko. Być może jeszcze raz by się przydało? Tak coś czuję, że przydałoby się, moi drodzy, jeszcze raz puścić leczenie, bo to jest dość istotne. Jeszcze raz lecimy Rainbow. Od tego może sporo zależeć. No dobra. Idealnie się ustawili, ponieważ mogę teraz zrobić, mogę zrobić beam. Także bardzo ładnie panowie się ustawili. Aż się skupiłem, żeby ten beam dobrze poszedł. Bardzo ładnie. 8-11. No dobra, zobaczmy jak wyglądają ich punkty życia. Temu zostało 27. Jeszcze gilda będzie wchodzić do gry. Dobra, czyli jeżeli 27, no to robimy curse. Mam nadzieję, że trafię. Żeby było great. Nice mi tego wyszło, no niestety. Trochę szkoda. Ale pytanie brzmi, czy to nie wystarczy. Ja to oczywiście zrobię teraz teleport. Cyk. Który od razu daje mi turę. Więc od razu mogę zaatakować ponownie. I zastanawiam się teraz, ile on tutaj ma HP. 17, czyli to jeszcze go nie położy. Więc skoro go nie położy, to... Oj, jak to zrobię? Nie mogę tak zrobić, ponieważ ten atak star coś tam będzie potężny. Muszę atakować jakoś stąd. Więc, no właśnie, zaatakuję jeszcze raz beamem. Tak jest, jeszcze raz beamem zaatakuję, o właśnie. Przez to będą atakować Sandstorm, mogą, no właśnie, zaatakować Starstorm. No, ale jak widzicie, ładują w nas bardzo ostro. I drugi jest Starstorm.
Spikeway tym razem. Usuwają jedne, zabierają jedne, usuwają drugie. Usuwają jedne, wrzucają drugie. Oho. O kurczę, tam było, ups! Róg! Ja pitole, ledwo żyją, ale żyją. No i ten przeciwnik ma trzy fazy, o kurczę. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. View units. 6, 26. Myślę, że jesteśmy w stanie położyć go. Bez leczenia, bez skupienia się na leczeniu. Dobra. A zatem, czas na Blade. Nie ma się tu co zastanawiać. Moje żadne ataki masowe nie trafią wszystkich jednocześnie, więc Blade ubija połówkę. 100 expów, to dużo się zarabia za to. No proszę bardzo. No i teraz tak. Róg, co ty możesz zrobić? Róg. Wiem, co zrobię. Ach, tylko z drugiej strony muszę zrobić to z tego miejsca, żeby nie było tak, że jego atak Starstorm atakuje wszystkie trzy postacie. Więc stąd go zaatakuję. Myślę, że Seeker, no niestety nie da rady. Scream. Soul Pierce. Dobra, lecimy Soul Pierce. Niech będzie. Pytanie brzmi, czy ja już temu zabierałem, czy tej drugiej połówce zabierałem. Zaraz się okaże. Come on coin, tamtej zabierałem. No dobra. No to oczywiście robimy co? Robimy... Ach, teleport już jest zużyty. O kurczę, to niedobrze. To go nie przemyślałem, bo... No, bym zobaczył, kto jest potem. Ale byłem pewny, że teleport działa. Thunderstorm. Focus. Energize. Mogę zwiększyć prędkość. Mogę zwiększyć prędkość naszego kolegi, ale tak jakoś się przesunę i tak. Jak w ogóle działa teraz Energize? A, Energize działa w ogóle na takiej fajnej przestrzeni. Mogę też, dobra, wiecie co, gildą chyba, zwiększę chyba szansę gildzie na prędkość, ale stoi niefortunnie, jeżeli miałbym użyć Blade'a, bo stoi, róg zasłania jej miejsce. No proszę, plus 16 dla gildy teraz. Bardzo ładnie. Spike Wave. No dobrze, ale mi się wydaje, że po Spike Wave to on potrafi znowu się ruszyć. Tak, on po Spike Wave zawsze ma ruch. No i teraz błąd! Miałem uniknąć tego. Ale może dzięki temu te strzałki rozrzucają się bardziej. A poza tym idealnie ułożył się do tego, żeby dostać z Blade'a. Także bez względu na to, czy jesteś wampirem, czy nie. O kurczę, nie trafiłem. Dobra. Jedziemy. Curse. Dajesz róg. Great. Dobra. Czy to koniec? Trzy tury? Tak. O kurczę. No ale powiem wam szczerze, to była ciekawa walka. 200 expów. To teraz narąbiemy tych poziomów. Plus 4 do magicznej siły. Tu też. 17 poziomy to jest plus 4 do magicznej siły dla już trzech postaci. Peternella też dostaje mnóstwo expów. Prize medal. No właśnie. No i pokonaliśmy. Wybacz, Eldra. Zrobiłem, co mogłem. To twoja własna wina, oczywiście. Że... wyszkoliłaś tak świetnych uczniów. Możecie przejść. Tak, jak sobie życzy pani Kruk. Mam nadzieję, że znajdziecie swoje odpowiedzi. Ale... pozwólcie... allow Eldra her dignity. Wiem, co to znaczy, nie umiem tego ubrać w polski język, ale... Dobra, później. To był jej wybór, żeby schować... Żeby ukryć jej sekrety z daleka od szkoły. Czy to na lepsze, czy na gorsze. Wszyscy wiemy, co znaczy maskować swój ból, żeby ukryć go w sekrecie. Trzymać go w sekrecie. To ciekawe jest to, co powiedział w sumie. Ukryć swój ból... zamaskować go. O! I o to mi chodziło. Tak właśnie coś spodziewałem, że gdzieś... Widzicie, no... Dobrego nosa miałem. Cinderbelt, Book of Fire oraz Sparkly Gem. To są nagrody za znalezienie tego miejsca. O. Tak jakby... Zobaczcie, tak jakby tam... Można było jeszcze pójść, widzicie? W bok. Ale nigdzie nie można pójść dalej. Także ja tam badam, ale nie mogę nigdzie pójść już w boki. Ale jest tam jakieś wejście jeszcze. Co ciekawe. Tutaj też. Może jest jeszcze coś, co tutaj jakby pozwoli nam eksplorować, ale nie. No właśnie, bo to widzieliśmy kiedyś, no to świetnie, że się udało. Często nawet takie kwiatki nam tu pomagają, zobaczcie. Tu kwiatki trochę zdradziły miejsce. Sapling Shrine.
Dobra, wiecie co? Ja pójdę to zapisać. Nie widzę żadnego koteczka. Co to jest Sapling Shrine? Sapling Shrine tłumaczy się to na polski jako... O! Shit! Czy mnie zaatakowały grzyby? Ja ledwo żyję? A nie, mam le... O, co ciekawe, jestem uleczony po tej walce. Tego nie wiedziałem, ale wolę pójść, żeby zapisać grę też przede wszystkim. Dobra, szybka walka. Co to jest Sapling Shrine? Sapling to jest przede wszystkim... Sapling to jest jakiś... O Jezu. Czy to nie jest nasionko? Aha. Ale i tak 15. No te grzyby to nie mają z nami szans teraz. No, szczególnie teraz, ale to i tak użyję tego Painted Spear. O, nawet nie będę musiał wycinać, bo... Jak widzicie... To była szybka walka. Zresztą te małe gnomy to już... No, małe grzybki nie robią na nas żadnej różnicy. I 17 poziom, proszę bardzo, u... I my. I 17 poziom u partycji. Bardzo ładnie nabite. To można by... Wiecie, w tej grze spokojnie można grindować. Tak, widać, że można. Tylko teraz pytanie brzmi, czy myśmy zmienili lokację, że się zrespiły wszyscy przeciwnicy? Wróciłem tu głównie po to, żeby zapisać grę, tak? Więc chcę zapisać ją tutaj. Cyk, mił. Jest zapisane, jeszcze stąd nie odlatujemy, wracamy tam. Sprawdziłem też lewą ścianę, nie? Przy okazji. Czy w lewo nie można gdzieś pójść? No i dobra, zanim tu pójdziemy, jeszcze chcemy zobaczyć, co my żeśmy tak naprawdę znaleźli. Więc zobaczmy, co my tu mamy. Cinderbelt zdobyliśmy, który daje, wow, sporo HP i trochę prędkości kosztem mocy. Ciekawy ten Cinderbelt jest. Ciekawe, czy można by mu dać... Power spada, prędkość się zwiększa, a tobie jak u ciebie to wygląda? Quartz Earrings. Zwiększa moc, zwiększa prędkość, trochę spada obrona. Ale zresztą widzieliśmy, jak ta obrona ładnie działała. Ona ma naprawdę dużą odporność. Co było jej, co jest takim jej dość dobrym featurem, ona będzie latać daleko, to jest całkiem spoko. Spadłaby o 4 poziomy, tylko po to, żeby podnieść jeszcze bardziej moc i prędkość, chociaż ona idzie w prędkość. Wiecie co? Dobrze. Cinderbelt. Trochę wyrównaliśmy ich poziomy obrony, ale coś też myślę, że może w takim wypadku Quartz Earrings byśmy dali komuś, chociaż to zmniejsza power. Zwiększa defense bardzo ładnie, zwiększa speed. Ale niekoniecznie do, tutaj Quartz Earrings daje też... Tutaj HP daje HP, bo Ghost Pendant chyba zabierało HP, tak mi się wydaje, ale power jest mocno spada. Oczywiście daje dużo do obrony, także sami widzicie. Dobra, na razie zrzuciliśmy tą dobrą, mocną obronę na rzecz większej prędkości jeszcze i większej mocy. Bo zobaczcie, że ona ma z tą mocą najgorzej. 53, 54, zresztą też jest poziom do tyłu. To też trzeba zwracać uwagę na to, że gilda ma w tym momencie poziom 16, gdzie cała reszta ma już 17. Dlatego gilda trochę z tyłu jest też z tą mocą. Ale to się będzie oczywiście zmieniać, a tymczasem nie sprawdziliśmy jeszcze wszystkiego chyba, nie? Petronella, powiedz mi, czy sprawdziliśmy wszystko? Czy dostaliśmy coś jeszcze? Czy Rosy Souls sprawdzaliśmy w ogóle? Steel Rosy Souls daje nam mega dużo prędkości i trochę mocy. Czy naprawdę sprawdzaliśmy wszystko? Wydaje mi się, że dwie nowe rzeczy zdobyliśmy. Dlatego warto sprawdzać od razu takie rzeczy, bo nigdy nie wiadomo. Rose Ring... Jeszcze mam jeden Ghost Pendant, chyba że zamieniłem w końcu. Zamieniłem go w końcu, tak. No tu mamy tylko i wyłącznie Rosy Souls, który daje mega dużo prędkości. Tu nie mamy nic nowego. Nic nie zebrać tu nowego. I tutaj mamy, no, Party Face. To widzieliśmy, ale to mieliśmy wcześniej. Nie widzę nic po drodze. Mamy też Thunder Brimy 2, Blue Bunny i tak dalej. Ale właśnie, bo w takim przypadku zobaczmy te buty. Rosy Souls zmniejszają jeszcze bardziej, zobaczcie jej obronę, ale dają prędkość. Ale tutaj nie można iść za bardzo w te zmniejszanie prędkości, tak coś, zmniejszanie obrony. Bo to będzie niebezpieczne. Dobra, chyba obczaiłem, zobaczmy. Bo to wygląda na jakieś wspomnienie. Zresztą chcieliśmy informację, że arcymistrzyni Aeldra coś skrywała. Jakiś ból, co to jest? Wygląda jak wspomnienie, tylko w innym kolorze. Myślę, że to jest to, dlaczego pani Kruczyca przywiozła nas tutaj. Brudny stary kamień? Naprawdę? Nie, myślę, że to... Memory Shard, dokładnie, odłamek pamięci, odłamek wspomnienia. Tak jak inne, które znaleźliśmy. A mimo wszystko innego koloru, tak.
Ale ten jest inny. Wygląda jakby... Wygląda tak smutnie. Smutno? Jestem wścibski, tak jak reszta z nas. Ale to... To nie wygląda dobrze. Mam złe przeczucia. Zgadzam się. Ale doszliśmy tak daleko. No dobra. Czyżby byśmy poznali jakąś tajemnicę? A może to jest Darkfold? Może to jest mroczne wspomnienie, dlatego jest czarne? Do tej pory mieliśmy białe wspomnienia. Nasionko. I faktycznie, jakiś pęd? Eldra zajmowała się botaniką? She'd leave a legacy of prosperity for her world. Though she yearned to be in bloom, endless winter turned her brilliant hopes and fantasies into tragedies of their tomb. Eldra! Co jest? Fold wrócił. Zagniecenie, załamanie. Idzie w tę stronę? Gorzej. Pochodzi z nasionka. Nie. Eldra, potrzebują cię tam. Nie są w stanie tego powstrzymać sami. Trzymajcie się, moi przyjaciele. Musimy chronić nasiono za wszelką cenę. Jeśli Fold dosięgnie go, wszystko jest stracone. O kurcze. Jest tutaj. Wow. Nie, Prim! Aster, uważaj! Nie, 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 nie! Zabrałeś ich ode mnie. Zabrałeś mi ich, zabrałeś ich wszystkich. Ty. Bezczelny, trujący śmieciu. Ich wspomnienia będą twoją trucizną. Jest i Summerstone. She calls out for the phantoms that she failed to save, weeps unto their graves, mourns in vain. Foolish plans came at a cost. Now each day that passes on, she will. She still regrets, and she can't forget. Yes, I still regret, but I can't forget. I am lost. O kurcze. Musicie wybaczyć Aeldrze, że jest taka opiekuńcza. Bardzo mocno cierpi i jej strata jest wielkim ciężarem dla niej. Arcymistrzyni, ona... Nigdy o tym nie wiedziałam. Bardzo mało osób wie. Tak ma być.
co to wszystko znaczy? Że arcymistrzyni, że ona była tą, która uwięziła The Darkfold w Summerstone'ie. Ale roślinka, co to było? Ho, ho. Ach tak. The Summer Sapling, czyli nasiono lata? Teraz pamiętam. W Summerstone'ie razem z tym, razem z Foldem? W momencie, kiedy Aeldra zamknęła go w środku, albo zamknęła ich, Fold nie mógł już oddychać. Umarł w środku Summerstone'a, ale roślinka przetrwała. Kiełek. Czy to nie jest kiełek przypadkiem? Sapling to nie jest kiełek? W takim wypadku? Ale co się stało z kiełkiem? Przyjmę teraz takie nazewnictwo. Bo to widać, nie było nasionko, tylko to nasionko już wyrosło, więc to raczej kiełek. Jeśli go chroniła, dlaczego zostawiła go w środku Summerstone'a? A Aeldra nie wiedziała, że Fold był martwy. Obawiała się wypuszczenia go. To był bardzo sensowny strach, w sensie, że to było... Miała powód do tego, żeby się bać. Bardzo cierpiała przez to. She would not chance it getting free once more. Nie mogła sobie pozwolić na to, żeby znowu wypuścić je. Na wolność. A jeśli chodzi o kiełek, nie wiem, jaka jest jego prawdziwa natura. Ale czuję, że kiedyś wiedziałam. O! Wiem za to, że poprzez... spułapkowanie, nie? Tak mi chodzi po głowie. Uwięzienie tego kiełka, a Aeldra ryzykowała wielką katastrofę. Choć wcale o tym nie wiedziała i dalej o tym nie wie. Więzienie kiełka ryzykowała tym wielką katastrofę? Czekaj. Myślałem, że mówiłaś, że Fold został zniszczony. Nie obawiam się Folda. To nie przed Foldem się stracham. Sapling, czyli kiełek, musi zostać uwolniony, albo koszty będą, czy konsekwencje będą zbyt duże. Będą gigantyczne, będą wielkie. Ale Summerstone został zniszczony. My patrzyliśmy, jak Safina to robi. Ona próbowała wypuścić kiełek. Wiedziałem, że ma dobre zamiary. Przez cały ten czas. Ale Aeldrze udało się raz jeszcze z powrotem go uwięzić. Razem z twoją siostrą. O, i mamy twist. Ale czemu? Czym jest ten kiełek? Co mogę zrobić? Więcej nie pamiętam. Kruk o selektywnej pamięci. Ale Saf... Chociaż mogę cię zaprowadzić do kogoś, kto może pamiętać, tak? Naprawdę? Kto może nam pomóc? Brethren of Mind, znaczy to jest jakiś członek rodziny, tak? Jakiś znajomy, krewny, który żyje głęboko w archiwach Hickenfell. Może Róg coś wie? Czekaj. Masz na myśli Bookkeepera? Bookkeeper w tym przypadku... Nie Graveyard Keeper. Bookkeeper, ja bym dał, że to jest bibliotekarz. Nazwijmy go tak na razie. Bibliotekarz? To może niekoniecznie bibliotekarz, bo to jest, zobaczcie, bardzo stara, antyczna sowa, która rezyduje w bibliotece. Czyli mamy już boską kruczycę, mamy też boską sowę, która też nie wiadomo jakiej jest płci jeszcze. Librarian, no właśnie, to jest bibliotekarz. Librarian nam o tym, przynajmniej tak nam powiedział bibliotekarz, czyli bookkeeper to jest ktoś, kto trzyma księgi. Ktoś, kto
panuje nad księgami. Ciężko powiedzieć, może wy macie jakiś pomysł, jak nazwać go. Myślałem, że to tylko w bajkach. Byłam w archiwach i nie widziałam czegoś takiego. Ja też nie, ale... On jest Bladwin. I tak samo jest realny jak ty albo ja. On jest Bladwin, ale he is Bladwin to brzmi jakby to była jakaś rasa, jakaś odmiana. I może być jedynym z odpowiedziami, których poszukuje. Jedyny ma odpowiedzi, których poszukujemy. Znowu wyprawa do biblioteki? Co za szkoda. Jaka szkoda. No więc co ty na to, szefie? Czy to, co ty na to, szefowo? Zgadzam się, musimy iść za tym tropem. Ale jak już nas zawieziesz z powrotem, czy mogę poprosić o jeszcze jedną przysługę? Dziecko Rawy? Przepraszam, dziecko Rawy? Marit chciałaby wrócić do domu. Coś czuję, że właśnie zmieni zdanie. Tak myślałam, że na końcu będzie coś, co zmieni jej zdanie. Czy to prawda, dziecko? Nie. Idę. Muszę znaleźć... Znajdę Saf. Potrzebuję odpowiedzi. Ach, ale bez magii, jak możesz pomóc swoim przyjaciołom? Moi przyjaciele. Spędziłam lata, żeby stać się kimś, z czego byłabym sama dumna. Kimś, kto będzie pracował ciężko. Z czy bez magii, mam zamiar to zobaczyć. Doprowadziłam nas tak daleko i chciałabym zacząć, skończyć co zaczęłam. Ale... Czy magia nie jest częścią, kim naprawdę jest tą częścią, którą... No częścią ciebie? Kogoś, kim naprawdę jesteś? Nie była. Ale teraz myślę, że nie mam wyboru. Ale nie mogę, jeśli nie mogę od tego uciec, będę musiała nauczyć się tego kontrolować. To kontrolować. O! Jeśli mam być szczera sama ze sobą, jeśli mam być szczera, to całkiem przyjemne uczucie. I znowu ma, zobaczcie, jedno oko czerwone, drugie niebieskie. Ha, czekajcie, jej się zmieniły włosy. Zostały jej oczy, zostały jej źrenice niebiesko-czerwone i... Ona się zrobiła coraz bardziej sopocką. Naprawdę, ona idzie w te klimaty... fioletowo-niebiesko-czerwone. Wróćmy do tej porąbanej szkoły i znajdźmy moją siostrę. Marit? Witamy z powrotem. Podoba mi się twój nowy wygląd. London, new look. Czy to jej urok? Może to Marit Bill? Nie, dobra, to było tak suche, że... Nie, nieważne. Wygląda na to, że znowu jest, że jestem znowu wiedźmą. Czy mi się to podoba, czy nie? Chodźmy, znaczy dokopmy się na samo dno tego, czyli dowiedzmy się, jaka jest prawda. Raz a dobrze. Ima? Jesteśmy gotowi do powrotu. No i zacnie. Marit wraca do naszego zespołu. No właśnie. I teraz pytanie brzmi... No, trochę wydziedziczyła Ruka z drużyny. I na razie możemy tak zostać. Jestem ciekaw, czy Marit w takim wypadku po tym przebudzeniu będzie miała jakąś nową moc, czy po prostu przebudziła się i tyle. Będziemy mogli rzucać meteorytem, Ember Power robić, który całkiem potężnie będzie nam zwiększał obrażenia, skoro tutaj tak mocno nawalamy. Tylko oczywiście Marit będzie potrzebowała sprzętu. Być może sprzętu od Ruka, jeżeli Ruka będziemy chcieli zostawić na razie w tyle i wrócić do Marit, żeby Marit była razem z nami tutaj chodziła. Być może tak będzie trzeba zrobić. Pogadajmy sobie jeszcze z Eokiem. Oszczędźcie, proszę, oszczędźcie Eldrze więcej cierpienia. Tak dużo cierpienia, jak jesteście w stanie, tak? Żeby oszczędzić ją najmocniej, jak jesteśmy w stanie, tak? No dobrze, chyba na razie tyle. Czy chcemy wrócić do Ikenfell? Tak właśnie. Wróćmy zatem. Na wieżę.
Chapter 6. Hidden in ink. Schowane w atramencie. Ukryte w atramencie. I jesteśmy. Więc gdzie są archiwa? Wschodnie skrzydło biblioteki. Przynajmniej jedno z nas jest podekscytowane, żeby znowu iść do tego zakurzonego starego miejsca. Wy dwie lubicie bić rzeczy, a ja lubię je czytać. Chodźmy. Nie ma czasu do stracenia. Zgadzam się z tym. Także, moi drodzy, wychodzi na to, że po pierwsze idziemy sobie na dół, idziemy sobie zapisać przede wszystkim. Czas się skończył, 55 minut, no to akurat, idealnie. Zobaczymy, jak sobie będzie radziła Marit po przebudzeniu, po tym jak wraca do walki, więc na razie róg idzie na bok. Przyznaję, róg idzie na razie na bok. Mamy drużynę trzech całkiem niezłych postaci. Wiemy na pewno, że potrzebujemy w drużynie mieć albo Imę. Myślę, że to jest ten moment, kiedy trzeba zmienić znowu save'a. Mamy w drużynie Imę. Musimy mieć albo Imę, albo Nel, żeby sobie jakoś poradzić z leczeniem między innymi, ale Ima ma potężniejsze leczenie, chociaż no Nel miała tam też fajne rzeczy inne. Tylko że Ima jest o wiele potężniejsza niż Nel. Choć Nel potrafi za to truć. Być może będziemy robić roszady pomiędzy tymi postaciami. Być może tak, być może nie, zobaczymy. Na razie Marit, Gilda i Ima. Faktycznie wydaje mi się, że jest to całkiem fajny pomysł, żeby tak to wyglądało. Szczególnie, że zobaczymy, jak też wydziała u Marit zwiększanie mocy całej drużynie. Także zobaczymy, jak to wszystko działa już w kolejnym odcinku. No i dzieje się. No i dzieje się. I teraz musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest ten kiełek. Widzieliśmy też, że użyła mocy czy wspomnień jakby wszystkich, którzy walczyli z Darkfoldem w momencie, kiedy zamykała, kiedy Aldra, arcymistrzyni, zamykała Darkfolda razem z tym kiełkiem w Summerstone'ie. No ale Safina wiedziała, że w środku jest kiełek i że ten kiełek trzeba wypuścić. Wiedziała to od samego początku, więc sami widzicie, że zniszczenie Summerstone'a wcale nie było niczym złym. Patrzę też przy okazji na to, jak latają, zobaczcie, te pyłki. Wygląda na to, że wiatr w tej szkole kręci jak porąbany, zobaczcie. Widać, że dokładnie dookoła. Nigdy na to nie zwróciłem uwagi, bo nie stałem tak długo w jednej lokacji i nie patrzyłem na te pyłki, ale to jest dziwne. Nienaturalne wręcz, że ten wiatr tak kręci dookoła, no ale tak działa wiatr Wickenfell. Może teraz w drugą stronę. O, w drugą stronę zaczął kręcić. Proszę bardzo. Ciekawa rzecz. Tymczasem bardzo wam dziękuję serdecznie za kolejny odcinek Wielka Piona i do zobaczenia za dwa dni w kolejnym odcinku Wickenfell. Cześć!